Jest bliski Kutina Stanowczy. Trenerem gospodarzy pan Paweł Kutina, trenerem bramkarzy Jakub Szymyński, kierownikiem drużyny pan Krzysztof Kluczański. Opiekę medyczną w zakresie tego spotkania pełni pan Kajetan Kacperczyk. Nie, tylko tej tak z dupą. Wyżej, Botek! Ani kurwa! Jesteśmy po meczu z Pogonią Łobrzenica. Trudny pojedynek, wygraliśmy 1-0. Twoja ocena dzisiejszego spotkania? No na pewno trzeba docenić cały zespół za zaangażowanie. Momentami brakowało nam jakiejś dokładności i wykończenia sytuacji, ale myślę, że zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. No tak jak powiedziałem, dzisiaj zdecydowanie przeważyła walka na boisku. No i możemy się tylko cieszyć, że zdobyliśmy dzisiaj 3 punkty przy bardzo ciężkich warunkach i ciężkim przeciwniku. Myślę, że drużyna Pogoni Łobrzenica postawiła wysokie wymagania. Był to chyba zespół i pierwszy tak naprawdę z tych wszystkich, który grał piłką, podobnie jak staramy się robić to my. Zdecydowanie widać było, że przeważała tam młodzież, bardzo dobrzy zawodnicy, nie bojący się grać w piłkę. No zdecydowanie ciężko się grać przy takich zawodnikach, bo no, są to wyrównane pojedynki i no, myślę, że graliśmy jak równy z równym i fajnie często pograć sobie z takim przeciwnikiem, a nie tylko walka, walka i jeszcze raz walka. Przed nami jeszcze 3 mecze, za tydzień myślę jeden z ważniejszych meczów w tej rundzie, wyjazd do Obornik, później 2 mecze u siebie. Jak zapatrujesz się na te najbliższe 3 pojedynki, czego możemy się spodziewać?
Jak można się zapatrywać, musimy szukać punktów. Niestety pogubiliśmy wcześniej, więc teraz nie możemy sobie pozwolić na pomyłkę. Musimy wygrać wszystkie trzy mecze, ale też nie ma nakładać jakiejś wielkiej presji, po prostu musimy grać tak jak dzisiaj. No i myślę, że jest to jak najbardziej w zasięgu naszych rąk. Oby tak było. Chcemy w tych najbliższych trzech meczach przede wszystkim widzieć zespół Huraganu walczący, bo nawet jeśli wyniki nie są najlepsze, ale jest walka na boisku, to można wtedy zupełnie inaczej na to spojrzeć. Zdecydowanie. Jeszcze pamiętam, jak byłem młodszy, zawsze tata mi powtarzał, że można przegrać, by było się słabszym, ale nie można powiedzieć sobie, że nie dało się siebie wszystko, więc myślę, że jeżeli do umiejętności, które mamy, dołożymy wolę walki i ambicje, to myślę, że możemy jak najbardziej z każdym wygrać. Tego chcemy, aby po tych trzech meczach móc sobie spojrzeć w oczy i powiedzieć, że tak to właśnie wyglądało. Dziękujemy za wywiad. Dziękuję.